Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Cudownie was tutaj ponownie widzieć. Ja jestem przygotowana już z telefonem. Zadałam wam, poprosiłam was na Instagramie, żebyście wy zadawali mi pytania, na które odpowiem w dzisiejszym filmie. Poprosiłam, żeby to były takie pytania bardziej złożone, na które mogłabym się bardziej wypowiedzieć, bo takie krótkie Q&A robię często na Instagramie, ale tutaj na YouTubie zawsze mogę się bardziej wypowiedzieć na różne tematy i naprawdę zadawaliście fantastyczne pytania i to takie, których częściowo jeszcze wcześniej nie było i takie też pytania wybrałam do dzisiejszego Q&A. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie coś przepysznego do picia, zrelaksujcie się, niech to będzie chwila dla was, poruszę różne tematy, które być może przydadzą wam się również w jakichś kwestiach, które dotyczą was. Może dam wam jakąś radę, odpowiadając też na pytania odnośnie różnych moich problemów czy mojego podejścia. Zaczynamy od pierwszego pytania. Czy nie czujesz się samotna, mieszkając w innym kraju? I takie pytanie dostaję bardzo często. I wiecie co, mi jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nigdy nawet nie rozumiałam, dlaczego miałabym się czuć samotna, mieszkając w innym kraju. Ale to wynika z mojej osobowości. Ja uważam, że to nie ilość osób wokół nas wpływa na to, czy jesteśmy samotni, a jakość tych osób. Znam osoby, które mają setkę znajomych i czują się samotne, a znam osoby, które mają jedną bliską osobę, dosłownie jednego przyjaciela i nie czują się samotni, bo ta osoba to jest taka osoba od serca, której mogą zaufać, na którą zawsze mogą liczyć, więc ja jestem jedną z tych osób, które nigdy nie otaczały się dużą ilością ludzi wokół siebie. Nigdy też nie miałam takiej potrzeby, natomiast zawsze miałam potrzebę mieć taką osobę, której zawsze mogę zaufać i mieć taką osobę, która w problemie szczerze cię wysłucha, doradzi ci najlepiej jak może, a w sukcesie, choćby miała najgorszy dzień, to wysłucha ciebie i ucieszy się z twojego sukcesu i będzie ci kibicować w tym sukcesie. To jest skarb, mieć taką jedną osobę w życiu, jedną. I dla takiej jednej osoby w życiu zamieniłabym setkę zwykłych koleżanek, z którymi po prostu mogę wyjść na kawkę. I taka jest też prawda, że ja nie jestem osobą, która potrzebuje mieć, nie wiem, koleżanki, z którymi muszę wyjść na kawę czy na ciastko i pogadać o pogodzie. Jeżeli ja już z kimś chcę porozmawiać, to zazwyczaj lubię rozmawiać na takie poważne tematy, lubię się dowiadywać, co ktoś myśli na różne, nawet kontrowersyjne tematy i rozmawiać w różnych kwestiach, a nie tylko o tym, co u ciebie, a u mnie też dobrze, no smaczna ta kawa, a dzisiaj brzydka pogoda. No nie, to są takie rozmowy, które nic nie wnoszą i nie sprawiają, że czuję się mniej samotna, więc mieszkając w innym kraju, musicie pamiętać o tym, że ja po pierwsze każdego dnia mam kontakt z moją rodziną, a wiecie już na pewno, że moja mama i moja babcia to są takie osoby, na które mogę liczyć, którym ufam i które są dla mnie jak przyjaciółki. Każdego dnia mam z nimi kontakt. Musicie też wiedzieć, że ja mieszkam z moim najlepszym przyjacielem. I zawsze jak jest jakiś problem, to uwierzcie mi, że nawet jeżeli Dan byłby najbardziej zajęty na świecie i akurat był w trakcie robienia czegoś, a zobaczy, że ja przyszłam, coś mnie gnębi i mam jakiś problem, to on automatycznie odkłada wszystko. I słucha, i to nie słucha z taką myślą, że o matko, no dobra, szybko, bo się spieszę, tylko dla niego wszystko inne przestaje istnieć i on jest tutaj dla mnie, żeby mi pomóc. Jakby jeżeli ja już, nie wiem, wygadam mu się, wypłaczę, czy on mi ci coś doradzi, czy po prostu mnie wysłucha, to ja czuję się oczyszczona, bo jakby wyrzuciłam to z siebie do mojego najlepszego przyjaciela, któremu ufam z całego serca i nie mam potem potrzeby też od razu jak skończę, nie wiem, rozmawiać, dzwonić od razu i mówić to jeszcze setce innych koleżanek, z którymi pójdę na kawę i cały weekend będę omawiać na przykład swoje problemy z każdą koleżanką. Ja naprawdę potrzebuję tylko jednej takiej osoby i przez to, że mam tą przyjemność mieszkać z moim
nie tylko narzeczonym, przyszłym mężem, ale i moim najlepszym przyjacielem, to nie czuję się samotna w ani jednym procencie. Dla mnie bardzo ważne jest to, że w moim partnerze mam też swojego przyjaciela i tak samo jest, kiedy wydarzy się coś cudownego, odniosę jakiś sukces, czy Dan odniesie jakiś sukces, my od razu lecimy do siebie i ja jestem dla niego pierwszą osobą, do której on się udaje w problemie lub w sukcesie i on jest dla mnie pierwszą osobą, do której ja się udaję w problemie lub w sukcesie, bo mamy siebie od razu i ja też wiem, że zawsze, ale to zawsze mogę na niego liczyć, bo nigdy mnie nie zawiódł, tak samo jak ja nigdy nie zawiodłam jego. I mieć chociażby jedną taką osobę, to jest naprawdę szczęście, uważam, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo wiecie, pojęcie przyjaźni też często ludzie myślą, że to są osoby, które pomogły, jak był jakiś problem ogromny, jak coś, nie wiem, nie wyszło i te osoby były dla nas i nam doradzały. Natomiast czy te same osoby będą, kiedy odniesiecie sukces i nagle chcecie zadzwonić, a okazuje się, że nie macie do kogo, bo kto się szczerze ucieszy z tego, że wam coś wyszło, a zwłaszcza kiedy na przykład same te osoby nie są w najlepszym etapie swojego życia. No właśnie, ciężko jest mieć takiego prawdziwego przyjaciela, więc mieć milion koleżanek jest łatwo, ale to nic nie wnosi. Ja nie czuję się samotna, bo mam ogromne szczęście, uważam, i życzę każdemu, chociażby jednej, bo to nie jest oczywiste, że ma się chociaż jedną taką osobę w życiu, której można ufać i która zawsze was wysłucha w problemie i zawsze ucieszy się razem z wami w sukcesie. No i tak jak mówię, no nie czuję się samotna, bo ja z taką osobą mieszkam, mam taką osobę na co dzień i ja sama też jestem najlepszym przyjaciółką Dana, on moim najlepszym przyjacielem, nieraz już o tym rozmawialiśmy, oboje właściwie jesteśmy, no, bardzo podobnymi charakterami i mamy takie samo podejście, więc wow, oczywiście rozgadałam się, ale po prostu wiem, że często pojawia się to pytanie i ludzie się zastanawiają, no czy ja nie jestem tutaj samotna. Ja nie mając takiej osoby, a mając, nie wiem, będąc codziennie na kawie z kimś innym, pewnie byłabym bardziej samotna niż mając po prostu to, co mam teraz, więc no po prostu do takich osób należę. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie kogoś, kto otacza się całą grupą ludzi, kto co chwilę jest z innymi znajomymi, co chwilę zmienia tych znajomych, co chwilę jest na tej imprezie, na tamtej, to nie oznacza, że wow, ale ta osoba ma super życie i na pewno nie jest samotna. Ta osoba może być bardziej samotna niż ktoś, kto ma tylko jedną osobę, ale taką osobę, na którą zawsze może liczyć. I to jest coś, czego ja się też nauczyłam, powiem wam szczerze, z wiekiem, że nie ilość osób, a jakość świadczy o tym, czy jesteśmy tak naprawdę samotni, czy nie. Kolejne pytanie od Angeliki. Angelika, pozdrawiam. Jaką cechę cenisz sobie najbardziej? I to nie jest łatwe pytanie, bo wiecie, łatwo jest mówić, co się w kimś ceni, ale tak dostrzec w sobie, co ja najbardziej w sobie cenię. I wiecie co, to będzie po prostu mój taki wewnętrzny spokój, który może ja nie zawsze w sobie miałam, w sensie zawsze byłam osobą spokojną, ale nigdy nie był ten spokój na takim etapie, na jakim jest teraz. I to jest dla mnie coś, co bardzo mi pomaga, coś, za co bardzo cenię siebie, że cokolwiek się nie dzieje, to potrafię wybrać taką opcję, dzięki której zachowam jak największy spokój i mam nawet wrażenie, że nawet jeżeli u nawet jakichś moich znajomych czy u moich bliskich dzieje się coś niepokojącego, coś co ich martwi, to bardzo dużo osób zawsze przychodzi do mnie po poradę albo wyżalić się właśnie dlatego, żeby też otrzymać ten spokój i myślę, że to jest coś, co da się wypracować, czego da się nauczyć, co przyszło do mnie z czasem i co myślę najbardziej w sobie lubię. To jest po prostu wewnętrzny spokój, że cokolwiek by się nie działo, to dam radę i cokolwiek by się nie działo, to nic nie jest w stanie wyprowadzić mnie z tego mojego stanu spokoju. W takim etapie, na takim etapie życia obecnie się czuję i myślę, że właśnie to w sobie najbardziej lubię, zwłaszcza, że wiem, że po prostu
pracowałam nad tym i nad tym też cały czas pracuję, żeby ten spokój wewnętrzny zawsze przy mnie był. Więc to będzie to. Uwaga, dalej. Jak Wam się udaje utrzymać minimalizm w domu? I to jest ogólnie też częste pytanie. Ja nie pamiętam, czy ja kiedyś na nie odpowiadałam. My nie musimy się jakby szczególnie starać, żeby minimalizm w domu utrzymać, dlatego że, tak jak Wam już mówiłam wcześniej, i ja, i Dan jesteśmy bardzo podobni do siebie. Naprawdę my jesteśmy bardzo podobni charakterami, dlatego się tak dobrze dogadujemy, bo wiele rzeczy mamy podobnych, ale też to, czego na przykład ja nie mam, on ma, a to, czego on nie ma, ja mam. I dzięki temu też na przykład sobie wzajemnie pomagamy, ale coś, co mamy wzajemnie i to jest świetne, to jest właśnie ten minimalizm, bo ciężej by było, gdyby jedno z nas lubiło gromadzić rzeczy, a drugie było minimalistą. Natomiast my jesteśmy oboje minimalistami i po prostu nie mamy w sobie takiej tendencji do gromadzenia rzeczy na przykład. Więc nawet na pytanie, jak udaje nam się utrzymać ten minimalizm, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo my po prostu jesteśmy z natury minimalistami i wychodzi to dla nas naturalnie. To też jest tak, że na przykład, no taki głupi przykład, jak nie wiem, wazon, tak? My nie jesteśmy osobami, które pójdą na zakupy i powiedzą, o, ten wazon jest fajny, o i ten. I nagle kończymy z 20 wazonami w szafie. Jeżeli my potrzebujemy wazon, to my się zastanowimy, jaki to ma być wazon. Czy on będzie pasował do wnętrza? Nie kupujemy, tak wiecie, spontanicznie byle co, co nam wpadnie w ręce, bo nie lubimy gromadzić rzeczy. Kupujemy to, co jest potrzebne, to, co nam się podoba, a nie co przy okazji jakoś, wiecie, pod wpływem emocji kupiliśmy. I ja zawsze taka byłam, i nawet jak z moją przyjaciółką byłam na zakupach w Gdańsku, to ja potrafiłam jeden zakup naprawdę rozważać, ale czy ja na pewno tego potrzebuję? Czy nie mam czegoś takiego potrzebnego? Dlatego, że nie chcę gromadzić po prostu rzeczy, których nie będę używać. Ten minimalizm w naszym domu jest na pewno bardzo widoczny, bo często niektóre osoby, które nie są minimalistami, powiedzą, że no, jakiś taki pusty ten dom może się wydawać. Jakby ja to rozumiem, że dla niektórych osób nasz dom może być pusty, zwłaszcza dla osób, które lubią gdzieś tam stawiać sobie rzeczy. U nas czegoś takiego raczej nie będzie, natomiast nie było osoby, która przyszłaby do nas, do naszego domu i nie powiedziałaby, kurczę, ale tutaj panuje spokój. Jest coś takiego, że właśnie każdy, jak wchodzi do naszego domu, czy nawet jak moja mama tutaj przyjechała, powiedziała, że po prostu to jest taka oaza spokoju. I mi się wydaje, że oczywiście no, ludzie tworzą też dom, natomiast to jest też kwestia tego, że przynajmniej na mnie to tak wpływa, że jeżeli mam czysto wokół siebie, jeżeli nie mam nagracone wokół siebie, to mój umysł też jest czysty i ja tak działam, ja tak czuję się lepiej, ja w takich przestrzeniach czuję się lepiej. Nie oznacza to, że każda inna osoba musi być minimalistą, jeżeli chce się czuć spokojna we wnętrzu. Absolutnie nie. To jest po prostu coś, co świetnie działa na mnie i na Dana, a że jest to nasz dom, to w takim stylu go urządziliśmy i tak nam się najlepiej funkcjonuje. I to, co jednak powiedzą osoby, które są minimalistami czy nie są minimalistami, to jest zawsze to, że faktycznie czuć taką dobrą, spokojną energię u nas w domu. Więc może to jest właśnie kwestia tego minimalizmu. Chcę otworzyć swój kanał, ale boję się, że ludzie będą gadać, jak ty sobie z tym radzisz. I ogólnie powiem wam, że na początku chciałam zeskrinować dużo takich pytań, bo dużo takich właśnie było, i odpowiedzieć wspólnie, ale po prostu stwierdziłam, że odpowiem na to jedno pytanie, natomiast pytań o to, jak się, nie wiem, nie stresować opinią innych, czy jak nauczyć się dystansu do opinii innych, też było takie pytanie. Takich pytań było bardzo dużo i powiem wam coś, czego też nauczyłam się na przestrzeni czasu. Trochę może przyszło mi to z wiekiem, a trochę może po prostu nauczyłam się tego, będąc przez lata w internecie. I to jest to, że musicie pamiętać, że jeżeli ktoś nie zna was, nigdy nie zamienił z wami słowa, nigdy was nie poznał, ale wypowiada się o was, to nie jest wasz problem i to nie jest opinia na wasz temat. To jest odzwierciedlenie
tych osób, które o was mówią. Być może siedzi coś w nich, męczy ich to, mają jakąś wizję was i nagle wyrzucają to z siebie. Ale to nie ma z wami nic wspólnego. Trzeba zbudować taką niewidzialną ścianę i przez tą ścianę mogą przedrzeć się tylko wasi przyjaciele, ale właśnie tacy prawdziwi, o jakich mówiłam na początku tego filmu, wasza rodzina, osoby, które was znają. Więc jeżeli robicie coś w życiu, sprawia wam to radość, dobrze wam to idzie, nie krzywdzicie tym drugiego człowieka, to zobaczcie, jak głupim byłoby zepsuć sobie dzień czy przejmować się tym, co powie o was osoba, która nigdy was nie widziała, nigdy z wami nie rozmawiała, ale powie wam, ty jesteś taka i taka. Przecież to nie ma żadnego, nic wspólnego z rzeczywistością. Kogoś opinia na wasz temat nie określa tego, jacy wy jesteście. To określa tylko, jakie są te osoby i być może z czym mają problem. Natomiast nie pozwólcie, żeby to was zatrzymało przed tym, co robicie. Więc jak nabrać dystansu? Po prostu zawsze przypominać sobie te słowa, że to, co mówi ktoś, kto was nie zna na wasz temat, nie świadczy o was, a świadczy o nim. Niby proste, ale wiem, że nie zawsze gdzieś tam się o tym pamięta i wiem, że czasami trzeba to usłyszeć od kogoś. Ja te słowa kiedyś właśnie usłyszałam i siedzą mi w głowie od tamtej pory i no jakby mają całkowity sens. Kolejne pytanie, czy pogoda w Anglii cię nie męczy? Ja mieszkam w UK i mam dość, pozdrawiam. Pozdrawiam również i ja uważam, że pogoda to jest taka niezła wymówka, żeby czegoś nam się nie chciało, żeby mieć gorszy dzień. Mnie, szczerze mówiąc, ja nawet nie zauważyłam, żeby ostatnio pogoda w UK była jakaś, nie wiem, zła. Ale widzicie, to jest to, co zauważamy wokół siebie. Możemy wstać rano, spojrzeć za okno i pomyśleć, wow, ale beznadziejna pogoda. Nic mi się dzisiaj nie chce, będę miała doła, bo jest szaro-buro. A możemy wstać i pomyśleć, wow, jestem zdrowa, mam obie nogi, mogę wstać, iść zrobić sobie kawę, mam obie ręce, mam wokół siebie chociażby jedną osobę, którą kocham i która kocha mnie. To będzie piękny dzień, dzisiaj rozpiszę sobie plan i zrobię coś dla siebie, zrobię coś w stronę swoich marzeń. To jest nasz wybór każdego dnia, jak będziemy rozpoczynać dzień. Jeżeli mielibyśmy uzależniać to od pogody, to powiem wam, że niektóre kraje miałyby przerąbane, bo my chociażby dostajemy chociaż trochę lata, niektórzy nie mają w ogóle lata, natomiast ludzie w ciepłych krajach z kolei musieliby chodzić wiecznie szczęśliwi, a też jak wiemy, tak nie jest, więc nie możemy uzależniać swojego szczęścia od pogody. Wiecie, ja na przykład mówi się, że w Anglii jest taka zła pogoda. Ja na przykład, nie wiem, słyszę ostatnio, że tutaj znowu zamiecie śnieżne są w Gdańsku, drogi sparaliżowane. Tutaj ani to lato, ani to zima i tak jest większość roku. Ja nie zauważyłam naprawdę, żeby w Anglii była jakaś taka tragiczna pogoda. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki konstans. W Polsce latem robi się cieplej, zimą robi się zimniej, a tutaj jest taki wieczny konstans, ale totalnie nie ma to wpływu na to, jak ja będę rozpoczynała dzień, totalnie nie ma to wpływu na to, czy będę zdołowana, totalnie nie ma to wpływu, czy będę bardziej zmotywowana. To, co ma wpływ, to jest moje podejście, z jakim rozpocznę każdy dzień. Jeżeli wstanę i nic mi się nie będzie chciało i będę szukała wymówki, żeby nic nie zrobić, to to jest moja wina, a nie wina pogody i wina mojego nastawienia. Więc z takiego punktu założenia wychodzę. Jeżeli są tu jakieś dziewczyny mieszkające w Anglii, może wam też to jakoś pomoże, żeby po prostu bardziej tak do tego podchodzić, że pogoda no, wiele nie zmienia. To bardziej nasze podejście i nasze nastawienie jest tutaj kluczowe. Co z twojej perspektywy jest najważniejsze, żeby relacja na odległość się udała? Jak było u was? Tak więc jeżeli ktoś tutaj, nie wiem, nie jest od początku na moim kanale, to ja z moim obecnym narzeczonym byliśmy na początku dosyć długo w związku na odległość. No i powiem wam od razu tutaj, że dla mnie związek na odległość to nie był żaden problem, z tego względu, że
byliśmy dla siebie odpowiednimi osobami. I to jest bardzo ważne, żeby i jedna, i druga strona dawała z siebie 100%, i to będzie dla mnie chyba taka najważniejsza wskazówka, jeżeli, nie wiem, jesteście w związku na odległość w tym momencie i zapytacie, co jest najważniejsze, żeby przetrwać. Uważam, że związek na odległość ma takie same szanse na przetrwanie jak związek nie na odległość. Nie każdy może się z tym ze mną zgodzić, natomiast ja, będąc w związku na odległość, znałam osoby, które były w związku takim normalnym, że tak to nazwę, i te osoby nie są już razem, nie przetrwały, mimo tego, że mogły widzieć się codziennie, odległości między nimi nie było, nie przetrwały, a my na przykład z Danem jesteśmy razem i już tą odległość pokonaliśmy. Znam osoby, które nie były w związku na odległość, a rozmawiały z osobą, która dosłownie mieszkała koło nich 50% mniej niż ja z Danem, z którym widziałam się nawet czasami co 2 miesiące. Staraliśmy się, żeby to były bardzo krótkie przerwy, ale wiadomo, że nie zawsze tak jest, no bo każdy ma swoje plany. Tutaj oczywiście były to podróże nie tylko międzymiastowe, ale międzykrajowe, więc to też na pewno był jakiś tam problem większy. Natomiast my oboje od samego początku dawaliśmy z siebie 100% i rozmawialiśmy szczerze. Nie było niedopowiedzeń, nie było tak, że ja się zastanawiałam, ale czego on w sumie tak naprawdę chce? Czy on chce się, nie wiem, ustatkować, czy nie? On też nie miał wątpliwości, czy to ja chcę się ustatkować, czy nie. Oboje wiedzieliśmy, na czym stoimy i każdego dnia nasze jakby zachowanie wobec siebie świadczyło o tym, że tak jest. Mimo tego, że nie widzieliśmy się codziennie, to codziennie rozmawialiśmy. Nie było dnia bez rozmowy i powiem wam, że to jest chyba też kluczowe, ta rozmowa, żeby codziennie jakby mieć ze sobą kontakt, żeby nie było nawet takiego momentu, że nie będziesz pewna, czy to jest to. Ja nie miałam momentu zawahania i to jest fajne. I Dan też nie miał żadnego momentu zawahania, bo my oboje od samego początku dawaliśmy po prostu z siebie 100%, bo wiedzieliśmy, że to jest relacja na odległość, troszkę bardziej wymagająca, jeśli chodzi o zaangażowanie. I w tym związku na odległość znowu znaleźliśmy na maksa dużo plusów, wiecie? Nawet to, że po prostu, wiecie, jak już dochodziło do tego spotkania, to człowiek, no, doceniał je jeszcze bardziej, cieszył się jeszcze bardziej, mieliśmy dużo planów nagromadzonych. Często osoby, które widywały się codziennie, nie starały się aż tak jak my dla siebie na przykład, bo widzieliśmy się tylko co jakiś czas. To podekscytowanie takie pierwsze, związkowe, jak się kogoś poznaje, też było dużo dłuższe przez to, że no, my nie mogliśmy się sobą nacieszyć, bo zaraz znowu trzeba było się rozstać. To na 2 tygodnie, a to na 2 miesiące na przykład. Więc takich plusów też jest dużo. Każdy związek ma plusy i minusy. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, co bym powiedziała, to mieć ze sobą stały kontakt. Mieć zawsze zaplanowane spotkanie. Choćby to spotkanie miało być, tak jak mówię, za 2 miesiące, to żebyś wiedziała, na co ty czekasz, żebyś ty wiedziała, że wy się zobaczycie, żebyście mogli wspólnie odliczać, bo wtedy jest po prostu łatwiej. Możesz sobie zorganizować czas w tym czasie, w międzyczasie, jak chcesz, robić co chcesz, bo wiesz, że za na przykład 2 miesiące, albo za 2 tygodnie, albo za 2 dni znowu się zobaczycie. I to jest dla mnie najważniejsze też, żeby wiedzieć kiedy. No i to, żeby obie strony dawały z siebie 100%. Uważam, że jedyną taką rzeczą, która na pewno w związku na odległość by nie wyszła, to jeżeli ty starasz się, piszesz do tej osoby, no, dopytujesz, kiedy się zobaczymy, starasz się jakoś angażować, organizować ten czas, a druga osoba powie, no dobra, no zobaczymy, dobra, to pojutrze, a pojutrze powie, dobra, możemy jeszcze po pojutrze. Wiecie, jeżeli nie widzicie, że jedna osoba jest zaangażowana, to już widać, że będzie ciężko utrzymać związek na odległość. Natomiast jeżeli zepniecie się, zależy wam na sobie, chcecie, żeby to wyszło, dawać z siebie 100% codziennie, rozmawiać, planować spotkania, i dla mnie to jest recepta na sukces takiego związku. Jak radzisz sobie ze stresem? Jak się wyciszasz? Ledwo trwam o tej porze roku. No co wy z tą porą roku, słuchajcie? Z tą porą roku to jest troszkę tak, że ja się zgodzę i nie zgodzę. Ja wiem, że jest ciemno, jest szaro, jest deszczowo, jest zimno.
Ale latem często te osoby powiedzą, ale się upociłam, o Jezu, i znowu grzeje, nie da się wyjść, no wszyscy spoceni w koło, Jezus, i smród, i gorąc, i upał, i ukrop. I zawsze coś, no nie? Natomiast rozumiem oczywiście, że no ta ciemnica za oknem, czy to zimno też tutaj nie pomaga i to jest prawda, natomiast... jakie było pytanie? Jak sobie radzę ze stresem? I jak się uspokajam? Oczywiście, żebyście wiedzieli, nie ma osób, których stres nie spotyka, nie ma osób, które nie mają problemów. Ja jestem na pewno w momencie życia, gdzie pracuję nad swoim spokojem i mój spokój jest dla mnie priorytetem, natomiast nie oznacza to, że jestem chodzącą oazą spokoju i wiecie, po prostu nic mnie nie dotyka i wszystko się ode mnie odbija, tylko właśnie chodzi o to, żeby znaleźć swój taki zen i umieć się uspokoić, nawet kiedy wszystko wali się na głowę i wali i pali się w koło, żeby stanąć, wziąć głęboki oddech i pomyśleć sobie, dam radę. Czekajcie, mam tu książkę, którą ostatnio czytam akurat, też pokazywałam Wam ją już na Instagramie i chyba na vlogu ostatnim nawet. Jest to książka Zero ograniczeń, sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem i jest to książka o tej metodzie Ho'oponopono. Ja jeszcze tej metody tak do końca nie wprowadziłam w swoje życie, ale bardzo zaciekawiło mnie to, że jest to taka metoda podchodzenia do wszystkich problemów, nie od zewnątrz i od tego, co nas otacza i szukania problemu we wszystkim, co nas otacza, a po prostu od tego, żeby rozwiązywać te problemy poprzez siebie i zaczynać od siebie. I prawdą jest to, że nie mamy wpływu na to, co nas spotyka i nie mamy wpływu na to, co nas otacza, ale mamy wpływ na to, jak my będziemy na to reagować, jak będziemy sobie z tym radzić i myślę, że nad tym trzeba się przede wszystkim skupić i takie rzeczy, które też na pewno uspokajają, to jest medytacja. To jest coś, co... Ja wiem, że niektórzy nie, myślą, że nie umieją medytować, bo co chwilę myśli gdzieś tam odpływają w trakcie, ale pamiętajcie, że nikt od początku nie potrafi medytować. Ja przy pierwszych medytacjach to mi się chciało śmiać, potem przy kolejnych to miałam tak, że na przykład cały czas myślami na przykład wracałam do problemu. A teraz dopiero z czasem, jak praktykujesz to, żeby umieć się tak troszeczkę odciąć i wyciszyć, to na mnie to właśnie w ten sposób działa, więc na pewno poleciłabym medytację, na pewno poleciłabym różne metody oddechowe. Ważne jest to, żeby uspokoić głowę, uspokoić ciało od zewnątrz, ale i właśnie od wewnątrz i w tym pomagają bardzo techniki oddechowe. No i chyba wychodzić z takiego założenia, że kurczę, żyjemy tylko raz. Człowiek się nastresuje w tym życiu problemami, tak jakby one miały trwać jeszcze 200 lat, a nie będą. Bo życie jest trochę krótsze i oby było jak najdłuższe, ale na pewno te problemy nie będą aż tak długie i na pewno się w końcu jakoś rozwiążą. I to nasze rozwiązanie zawsze nas znajdzie i takie podejście też, że każdy problem gdzieś tam się zdarza, może po to, żeby nas czegoś nauczyć, może po to, żeby nas na coś przygotować. I trzeba pamiętać, że takie życie bez problemów nie istnieje. Ja wiem, że jest łatwo wyjść z takiego założenia w świecie internetu, że wszystko wydaje się piękne, ale pamiętajmy, że tych pięknych chwil nie byłoby bez tego, gdyby wcześniej nie było totalnej burzy z deszczem, z gradem i dopiero wtedy wychodzi ta tęcza i to słońce. Więc pamiętajcie, że nie ma tylko dobrych chwil i nie ma tylko złych chwil. I o tym też trzeba pamiętać. Nie ma tylko dobrych, ale nie ma też tylko złych i w końcu przyjdzie to szczęście. I ta równowaga w przyrodzie cały czas będzie, jak przyjdzie to szczęście, to też na pewno w końcu znowu też przyjdą te złe chwile i po prostu, no tak wygląda ten cykl życia. Ale moim zdaniem, no najważniejsze jest to, żeby wychodzić też z takiego założenia, że szkoda tego życia, które mamy tylko jedno, na to, żeby stresować się czymś, co na pewno wiecznie też trwało nie będzie, więc mamy jedno życie i wykorzystajmy je tak, żeby było po naszemu, żeby było na naszych zasadach i skupione na pięknych chwilach, a nie tylko na problemach. Czy jesteś introwertyczką?
Nie ma na to, słuchajcie, chyba jednoznacznej odpowiedzi. Powiem wam szczerze, że na pewno nie jestem typową introwertyczką, taką stuprocentową, dlatego że jak ja jestem wśród ludzi, to często słyszę, że jestem no duszą towarzystwa, lubię rozmawiać z nowymi ludźmi, natomiast lubię poznawać nowych ludzi, dobrze się czuję wychodząc do ludzi, ale na pewno nie jestem też ekstrawertyczką. Absolutnie nie. I myślę, że pewnie bliżej mi do introwertyczki niż do ekstrawertyczki, natomiast nie jestem introwertyczką, ekstrawertyczką, dlatego że nie czuję takiej potrzeby, żeby ciągle przebywać wśród ludzi. Jak zauważyliście też, ja nie mam tych wielu, wielu ludzi wokół siebie, wielu znajomych. Nie zmieniam ich co chwilę jak rękawiczki. Ja mam swoją malutką grupę ludzi wokół siebie, którą kocham i która kocha mnie, którą wspieram i która wspiera mnie, której ufam i która ufa mi. I nie mam tak, że co chwilę muszę wychodzić do ludzi, bo inaczej będę się źle czuła. Ja się dobrze czuję sama ze sobą. Powiem wam, że jakkolwiek to zabrzmi, lubię swoje towarzystwo, lubię być sama w domu, lubię napić się kawy ze sobą i lubię spędzać czas ze sobą, tak samo jak lubię spędzać czas z moimi najbliższymi. Słuchajcie, kamera mi się rozładowała, ale jestem. W każdym razie to, co mówiłam, to z tego, co pamiętam, skończyłam na tym, że nie jestem z tych osób, które uzależniają szczęście swoje od tego, czy jestem otoczona dużą grupą ludzi. Co więcej, znowu, jeżeli mogę tutaj przywołać przykład Dana, on jest dosłownie identyczny i ma dosłownie identyczne podejście, że nie potrzebujemy i nigdy nie potrzebowaliśmy tych wielkich grup znajomych, na których można się często przejechać. I wiecie co, powiem wam, że ja zawsze taka byłam. Od dziecka ja nie czułam się dobrze w ogromnych jakichś tam grupach ludzi i nigdy nie lubiłam tak spędzać czasu i zawsze wolałam mieć tak mniejsze grono, ale takie, któremu ufam na maksa i z którym wiem, że bawię się na maksa i z którym wiem, że ufam i oni ufają mi i cokolwiek się nie zdarzy, to życzą mi dobrze. A ciężko jest mieć, wiecie, wielką grupę znajomych i wszyscy nam tak dobrze życzą. Często czas to weryfikuje, no nie? Że tak myśleliśmy, ale może niekoniecznie taka jest też prawda, więc znowu się rozgadałam, czy jestem introwertyczką, czy ekstrawertyczką. Myślę, że pomiędzy, ale bliżej mi do introwertyczki zdecydowanie. Co tu mamy dalej? Jak znalazłaś swój styl ubierania się? To jest fajne pytanie. Wiecie co, na pewno swój styl znajduje się przez wieczne eksperymenty. Człowiek cały czas poznaje to, kim jest i w czym się czuje dobrze. Nieraz jakoś w młodości może było tak, w młodości, Boże, co brzmiało, w przyszłości, tak to nazwijmy, w przyszłości nieraz było tak, że nie wiem, ktoś mi mówił, ale świetnie wyglądasz w tym i tym kolorze, powinnaś się tak ubierać, a ja na przykład w ogóle bym się nie czuła w takim kolorze. I to jest dla mnie odnalezienie swojego stylu. To, w czym nie tylko dobrze wyglądamy, ale też to, w czym się dobrze czujemy. A tu po prostu trzeba próbować różnych opcji, sprawdzać, jakie ubranie odzwierciedla też nasz charakter, to jak chcemy się czuć. Bo uważam, że to, jak jesteśmy ubrani, ogromnie wpływa na to też, jak się danego dnia czujemy, czy jesteśmy bardziej, czy mniej zmotywowani. I takie poszukiwania swojego stylu nie są wcale oczywiste i często trzeba po prostu popróbować i zobaczyć, w czym czujemy się najlepiej, określić to, jacy chcemy być, jak się chcemy czuć każdego dnia i przez pryzmat tego znaleźć swój styl. Ten styl, który mam i ja sobie ten styl właśnie odnalazłam, wynalazłam, próbując różnych innych stylów, ale w tym czuję się najbardziej zorganizowana, czuję się najbardziej sobą, czuję, że odzwierciedla też to gdzieś tam mnie, taką moją harmonię, mój spokój i taki mój minimalizm. I myślę, że to jest takie spójne wszystko razem, ten mój charakter i mój styl i mój wygląd, więc poszukiwania własnego stylu na pewno nie są proste, natomiast każdy gdzieś tam kiedyś ten swój styl na pewno odnajdzie. No i kochani, bo się już rozgadałam, gdzie odbędzie się ślub? Oto też jest bardzo dużo pytań i kochani, nasz ślub odbędzie się w
Polsce. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Oboje kochamy Polskę razem z Danem, więc w Polsce też ten ślub się odbędzie, ale na razie więcej szczegółów zdradzać nie będę. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym Q&A. Ono już pewnie trwa bardzo długo. Pytań jest jeszcze więcej, więc na pewno nagram kolejną edycję. Zapraszam Was na mój Instagram, gdzie na pewno wstawię okienko, żebyście te pytania mogli po raz kolejny zadawać. Nie chcę przedłużać tego Q&A na kolejne pytania z tego względu, że mało kto pewnie dotrwałby do końca, ale mam nadzieję, że to Q&A było dla Was przydatne, że zrelaksowałyście się przy kawce, znalazłyście trochę czasu dla siebie, a może też moje pytania, które były gdzieś tam połączone z różnymi pytaniami o poradę, pomogły Wam. Taką mam nadzieję, koniecznie piszcie w komentarzach. Ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam przepięknego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. No i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!